Jesteśmy po ostatnim treningu Śląskie trenuje na Śląskim. To taka akcja współpracy z Stadionu Śląskiego z Silesionem. No i chciałbym zapytać o wrażenia po prowadzeniu tego treningu. Ja się zmęczyłam. Mam nadzieję, że uczestniczki treningu też się zmęczyły. Fajnie, że wytrwały do samego końca i cały czas miały uśmiech na twarzy i chciały ćwiczyć i... tak jak mówię, ja się zmęczyłam, bardzo miło mi się prowadziło ten trening, bardzo fajne dziewczyny. Widzę, że mają dużo pytań do mnie, więc to też jest miłe, że nie przyszły tylko na trening, tylko żeby się czegoś dowiedzieć i coś wynieść dla siebie. Także ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bardzo pozytywnie nastawiona. To nawet nie były ćwiczenia, które miały za zadanie budować mięśnie, tylko wyrzeźbić troszkę nam sylwetkę i jakby poprawić to, co mamy. Idzie wiosna, dziewczyny będą chciały pokazywać swoje nogi i swoje brzuchy, za chwilę będzie lato i będziemy się ubierać w kostiumy kąpielowe i stąd ten wybór. Wiem, że to są takie najprostsze ćwiczenia, które można powtórzyć w domu gdzieś tam samemu, ponieważ takie ćwiczenia cardio, gdzie jest bardzo dużo ruchu i bardzo dużo dynamiki, ciężko nam się zmobilizować, sama z własnego doświadczenia wiem, że ciężko nam się zmobilizować w domu, żeby w ten sposób ćwiczyć. Natomiast jak mamy podane ćwiczenia na konkretne partie, to łatwiej nam się zmobilizować, żeby wyciągnąć coś tam właśnie do swojego domowego kąta i zrobić taką serię ćwiczeń. Dlatego im podałam jakby takie ćwiczenia, które mogą sobie wykonywać same.